Piotr Ikonowicz, Samoobrona. Dobry wieczór. No, ja zacznę od pewnego podwójnego zdziwienia. Bo po pierwsze chciałbym wyrazić zdziwienie, że mimo iż 7 komitetów wyborczych w Polsce zarejestrowało listy we wszystkich okręgach, to jest nas tu 6 i mam pytanie, gdzie jest Polska Partia Pracy? A pan jest rzecznikiem tego 7? Nie, ja jestem rzecznikiem demokracji i równych zasad startu. Zwłaszcza, że Polska Partia Pracy wywodzi się ze środowisk związkowych i pracowniczych. Jej obecność tutaj byłaby istotna. Protest drugie, ja tu już jestem od tego porządku już tradycyjnie. Drugie zdziwienie dotyczy wypowiedzi, oczywiście miłe zdziwienie, dotyczy wypowiedzi przedstawicielki Lidu, ponieważ siedzący na jej miejscu tydzień temu przedstawiciel Lidu chciał likwidować KRUS, więc ja mam do nich pytanie, czy to jest zmiana stanowiska, czy też nieuzgodnione stanowisko. Ja bym wolał, żeby pani odpowiedzieć na swoje pytanie. Natomiast co do mnie, no kto oddaje i odbiera, ten się w piekle poniewiera i pytanie jest dość nieprzyzwoite, to znaczy inaczej pytamy, czy chcemy, żeby tych rolników spotkało to, co pieśń głosi, że na starość torba i kij. Oczywiście, że nie chcemy. To jest pytanie retoryczne. W ogóle nie wypada zadawać takiego pytania. Nie można zlikwidować zabezpieczenia metalowego rolników. Wypada zadawać takie ja myślę, że państwo zadają dlatego, że przed wyborami mówiło się dużo o likwidacji KRUS-u, a teraz wszyscy raptem wygrzesznieli. Minister Kalata chciała, aby pieniądze z OFE były wypłacane przez ZUS i żeby zarządzał nimi tylko ZUS. Tak, i to jest jedyne rozsądne wyjście z punktu widzenia finansowego. Otóż wbrew temu, co się mówi o kosztach tych budynków ZUS-u, to one są płacone z innych części budżetu, z innych tytułów. Natomiast koszt obsługi w ZUS-ie jest dużo mniejszy. Jest 2,5%, podczas gdy w OFE jest kilkanaście procent i to idzie z naszej składki. Co oczywiście dla nas jest bardzo niekorzystne. Ale ja chcę wrócić jakby do generalnego problemu tej reformy, bo my zaczynamy tą dyskusję jak gdyby nie zauważając, że polska reforma emerytalna, czyli polski system emerytalny nie ma swojego odpowiednika w całej Europie. Jest to bardzo egzotyczny system, który myśmy skopiowali z kraju, który wprowadził go tylko dzięki temu, że zamknięto do więzień związkowców, że mordowano opozycję w Chile za Pinocheta. I jedyną grupą zawodową, która oparła się temu systemowi, dokładnie taki sam system, który w Chile dzisiaj bankrutuje. Wie pan, że oczywiście jedyną grupą, która nie dała się w to wrobić, to byli wojskowi, bo oni w tym systemie hunty wojskowej po prostu rządzili i wolali pozostać przy dawnym systemie. A ja się chciałam dowiedzieć od Samoobrony, czy mniej przywilejów, czy więcej przywilejów emerytalnych? Najmłodszych emerytów w Europie to wynika z faktu, że w pewnym momencie władza, pierwszy rząd niekomunistyczny uznał, że wstyd jest się przyznać do bezrobocia, które się tworzy za pomocą prywatyzacji. Ale by pan więc wypychało się ludzi na przedwczesną emeryturę, żeby ukryć bezrobocie. I oczywiście ci ludzie spokojnie mogliby wrócić na rynek pracy, przynajmniej część z nich. Po drugie, raczej trzeba skrócić czas pracy, ten dobowy czas pracy, te 8 godzin co najmniej, a potem jeszcze skracać w miarę wzrostu wydajności. Wtedy będzie można wydłużać okres aktywności zawodowej ludzi. Wreszcie, o jakim przywileju my mówimy, jeżeli emerytura wyliczona dzisiaj według nowego systemu będzie wynosiła dla ludzi średnio i mało zarabiających nie więcej niż 40-50% wynagrodzenia, podczas gdy w starym systemie sięgała 80-90%. Ja bym chciał zacząć od zaprotestowania przeciwko takiej oto wizji, że każdy, kto tu wróci, od razu zostanie przedsiębiorcą i że ludzie pojechali do Wielkiej Brytanii zakładać firmy. 99% tych ludzi pracuje jako pracownicy. Uciekli przed panami pracodawcami, którzy marnie płacili i kazali pracować po kilkanaście godzin na dobę. I każdy normalny człowiek wieje przed takim życiem. Ale Wasza minister pracy i nic nie zrobiła, żeby tych ludzi ściągnąć. Stara się podnieść pracę minimalną, bo to była jakaś droga. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Konkrety są takie. Dopóki pracodawcy w Polsce się nie ucywilizują, to ja proponuję tym ludziom, którzy w Anglii, nie spieszcie się z powrotem. Ja muszę to dokończyć. Porównujmy, no. To fałszywa lewica, to mówiła przez 10 minut, a prawdziwa jest prawdziwa. Panie poczekaj, nie mówimy o tym, kto jest prawdziwą opozycją. Nie, ale o czasie mówimy, więc ja proszę o ten czas, apelując do fałszywej lewicy o solidarność. Ja nie wierzę. Ludzie pracy, moratorzyście życzą. Na zachodzie, tam dokąd uciekają młodzi ludzie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu.